Bonnie to kolejna naprawdę ikoniczna postać dla całej serii Five Nights at Freddy's i pojawił się w większości części. Nawet w tej ostatniej, gdzie niby nie ma go fizycznie, jednak każdy zadaje sobie pytanie, gdzie jest glamrock Bonnie we FNAF-ie Security Breach? Wobec tego dzisiaj w kolejnym filmie z serii wyjaśniania postaci z FNAF-a na przestrzeni lat, chyba nie tak nazwę tą serię koniec końców, zajmiemy się postacią Bonniego i przeanalizujemy każde jego wcielenie na przestrzeni wszystkich części FNAF-a. Zatem myślę, że będzie całkiem ciekawie. Cześć wszystkim, jestem Ondar i witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym to właśnie zajmiemy się Bonnim na przestrzeni wszystkich części FNAF-a i każdym jego kolejnym wcieleniem. Bonnim, Toy Bonnim, Wifford Bonnim i każdym innym Bonnim w zasadzie. Nie zaczniemy, zostaw koniecznie suba na kanale, jesteś tutaj nowy, bo chcemy dobić 200 tysięcy widzów do Halloween, czyli do 31 października. Zostaw również kciuka w górę pod tym filmem, aby ten materiał mógł się gdzieś tam dalej fajniej pozycjonować. Tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę, siądźcie się wygodnie i wpadnijcie jeszcze do mojego Instagramka, bo tam od czasu do czasu pojawiają się jakieś dodatkowe fajne rzeczy. Tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę, siądźcie się wygodnie i dajcie jeszcze znać w komentarzach, czy słyszycie jakąś poprawę audio w ostatnich filmach, bo zapomniałem o tym wspomnieć, ale mam nowy mikrofon i mam nadzieję, że jakoś fajniej to wszystko teraz brzmi. Tymczasem wracając, rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami wszystkie wcielenia Bonniego na przestrzeni lat w serii Five Nights at Freddy's. Zatem tradycyjnie, Bonnie po raz pierwszy pojawił się, co za niespodzianka, w pierwszym FNAF-ie z 2014 roku. Początkowo miał być tutaj głównym złolem, jednak jak wspomniałem w tamtejszym filmie i jak zapewne już bardzo dobrze wiecie, Scott bał się go na tyle, że podmienił go z Freddy. W kwestii koszmarów Cawthona myślę, że warto byłoby tutaj zacytować jego słowa właśnie propos Bonniego. W zasadzie myślę, że Bonnie jest najstraszniejszy. Miałem wiele koszmarów o Bonnim, kiedy tworzyłem grę. Pozostała trójka nigdy nie przerażała mnie tak bardzo. Tak więc od tamtej pory Bonnie jest tym pobocznym animatronem i chyba lepiej jest w ten sposób. W pierwszym FNAF-ie jest gigantycznym, niebieskim, czy też jak kto woli, fioletowym królikiem. I to jak na królika całkiem wielkim. W animatronicznym zespole pełni rolę gitarzysty. Bonnie nosi czerwoną muszkę, a w rękach trzyma swoją ikoniczną czerwoną gitarę. W pierwszej części jest tym animatronem, z którym raczej mierzymy się jako pierwszym, chyba że Chica gdzieś tam może go prześcigać. Bonnie zawsze przychodzi lewymi drzwiami i generalnie jego sposób działania jest całkiem prosty. Jednakże i tak istnieje kilka rzeczy, które stanowczo wyróżniają go spośród całej reszty swoich przyjaciół. Przede wszystkim, chociażby w pierwszym trailerze, widzimy scenę, w której Bonnie zdejmuje swoją głowę, by ukazać endoszkielet. Ta scena końcowo nie pojawiła się w samej grze, aczkolwiek jest całkiem interesująca. Zamiast tego jednak niekiedy w jednej z kamer będziemy widzieć Bonniego wpatrującego się wprost w kamerę, czyli krócej mówiąc na nas, przez kamerę, jakkolwiek to może działać. Co więcej, niekiedy chyba Bonnie, chociaż nie jestem w 100% pewien, wydawać będzie ten swój przedziwny dźwięk, jak gdyby jęczenia czy czegoś takiego. Tak jest, brzmi to na maksa przerażająco, jednak nie jestem pewien, czy Chica czasem również takowych dźwięków nie wydaje. W kwestii jakiejś inspiracji, która mogła natchnąć Scotta do stworzenia właśnie Bonniego, wydaje mi się, że musimy szukać jej w Chuck E. Cheese, w dwóch postaciach. Przede wszystkim w Jasper T. Jowels, ponieważ ten grał tam na gitarce, a także te postaci Mr. Munch ze względu na kolor, rzecz jasna. Miks tych dwóch postaci mógł dać Bonniego, ale to tylko taka spekulacja dość popularna w internecie. Co interesujące, istnieje niewielka szansa, mianowicie 0,01%, na to, aby bezoka wersja Bonniego pojawiła się na ekranie po uruchomieniu gry, tak na kilkanaście bądź kilkadziesiąt sekund, albo po śmierci w grze. Jednakże, jak wspomniałem, jest ona niezwykle niska, ale ludzie, którym takowa sytuacja się przytrafiła, musieli przerazić się na maksa. No bo w końcu wyobraź sobie taką abstrakcyjną sytuację. Siedzisz przy kompie, grasz we FNAF-a i nagle pojawia ci się to na ekranie. Co robisz? I skoro Bonniego z FNAF-a jedynki mamy już za sobą, możemy szybciutko przejść do dwójki. I tak, dwójka w tytule sugeruje, cóż, podwójne kłopoty, bowiem tutaj znajdują się dwie wersje Bonniego i to dwie skrajnie różne wersje Bonniego. Zacznijmy wobec tego od Toy Bonniego, czyli tej wersji Bonniego, która wydaje się być bardziej nastawiona pod młodszą publiczność. Także tej, która ma zęby SpongeBoba tak trochę. Ten Bonnie jest znacznie mniejszy od swojego protoplasty i jak sama nazwa wskazuje, wygląda znacznie przyjaźniej. Jego model utrzymany jest w bardzo jasnych barwach, mianowicie dominuje tutaj błękit z lekką domieszką białego. Posiada on także czerwone piegi, jak większość Toyów, a także czerwoną muchę. Co interesujące, jego powieki są fioletowe. Jeżeli miałbym mówić szczerze, gościu wygląda jak taka bardziej budżetowa wersja królika Bugsa po roku wiadomo gdzie.
propos Toy Boniego to byłoby już na tyle, ale nim przejdziemy dalej, puszczę wam jeszcze jego voice line. I gościu ma naprawdę dziwny głos. Totalnie, trochę mnie to bawi. Jednakże w kontraście do tego dziwnego, wysokiego głosu i całkiem przyjaznego animatrona stoi Wilfred Bony, którego kiedyś nazywałem Old Bonim. I zacznijmy od tego, jak świetnie i przerażająco on wygląda. Bony pozbawiony jednej ręki, druga taka endoszkieletowa, a także pozbawiony twarzy i endoszkieletu wewnątrz. Znaczy coś tam chyba jest, ale nie widać tego aż tak. Generalnie świetny pomysł i świetnie to wygląda. Jak widzicie, pomysł z Bonim zdejmującym swoją twarz nie poszedł na marne i bardzo, bardzo dobrze. Wilfred Bony w swojej nie Wilfred wersji pojawił się po raz pierwszy w pierwszej pizzerii Freddy'ego Fazbera, jednak po morderstwach została ona zamknięta. Gościa wrzucili na zaplecze, żeby służył jako naczynie do części zamiennych dla nowych animatronów i generalnie gościu został prędziutko zapomniany. Do czasu, aż nie zaczyna nas atakować wraz z upływem fabuły FNAF'a dwójki i to jest naprawdę natarczywy skurczysyn. Poza tym zawsze wydawał mi się być jakiś taki bardzo wysoki, ale raczej to po prostu przez to, jak gra jest wykonana. No i propos tego Boniego, którego naprawdę uwielbiam głównie przez design, ale jednak to byłoby już na tyle, posłuchajcie jeszcze jego strasznie specyficznego głosu, bardzo robotycznego i syntetycznego. Dodajmy do tego wszystkiego jeszcze Shadow Boniego i Shadow Freddy'ego, ponieważ o tych dwóch panów dość często prosiliście mnie w komentarzach pod poprzednim filmem, a w zasadzie o tego drugiego, bo o nim aż tak nie wspomniałem w poprzednim materiale o Freddym. Wobec tego ta dwójka od czasu do czasu pojawia się gdzie nie gdzie w FNAF-ie dwójce, na kamerach możemy zobaczyć Freddy'ego, natomiast Bonnie od czasu do czasu pojawi się w naszym biurze. I generalnie ich rola kończy się właśnie w tym miejscu. Fani gdzie nie gdzie przypisywali im przykładowo, że są to zmarli pracownicy, których żywot zakończył się w pizzerii, albo że przychodzą nas tutaj ostrzec czy coś koło tego. Generalnie trochę tych wszystkich teorii było, ale zdaje się, że koniec końców panowie ci nie dostali jakiegoś ostatecznego wyjaśnienia swojej obecności w serii, więc myślę, że możemy tak to pozostawić. Więc lecimy dalej. Na temat Spring Boniego powiem tylko kilka słów, bo szerzej opiszemy go w oddzielnym odcinku o Spring Trapie, który pojawi się pewnie za jakiś czas. Chyba, że będziecie chcieli zobaczyć go trochę szybciej. Po raz pierwszy wspomniany zostaje, zdaje się, że we FNAF-ie dwójce, ale mogę się mylić, natomiast całkowicie w pełnej pikselowej krasie widzimy go dopiero we FNAF-ie 3 w jednej minigierce. Potem pojawia się jeszcze gdzieś tam we FNAF-ie 4 i generalnie tutaj o Spring Bonim słuch zaginął poza głównym antagonistą FNAF-a 3, czyli Spring Trapem. Afton w trakcie dokonywania swoich morderstw ubierał właśnie kostium Spring Boniego w celu wzbudzenia większego zaufania wśród dzieci, natomiast pewnie wtedy nie oczekiwał, że owy kostium stanie się w przyszłości jego grobem. Wow, ale to było dobre. Ponieważ to tutaj William chowa się przed duszami dzieci, które właśnie wyszły z animatronów, które ten przed chwilą zniszczył. Niestety dla niego sprężynowe zatrzaski w kostiumie zatrzaskują się ze względu na wilgoć, która była w pomieszczeniu, w sensie kapało na niego z dachu i tyle. Więc tutaj w teorii William umiera, aczkolwiek to prowadzi do następnej postaci we FNAF-ie, czyli do Springtrapa, którym zajmiemy się w oddzielnym filmie. W każdym razie, jak nie trudno zauważyć po tym co mówię, Springtrap jest moim ulubionym animatronem stałego FNAF-a. Nawet miałem jakąś taką pluszową jego wersję, ale nie pamiętam co się z nią stało. W każdym razie, gdzieś ją chyba mam. Teraz przechodzimy do znienawidzonego przeze mnie FNAF-a 4, gdzie pojawiła się najgorsza. No prawie najgorsza wersja Boniego. Mianowicie ten okropny Nightmare Bonnie, który może nie jest aż tak zły jak Nightmare Freddy, bo faktycznie jakkolwiek idzie się jeszcze załapać na jego jumpscare, ale ten gościu jest po prostu no, bezsensowny. Przynajmniej taka jest moja opinia, jak w zasadzie wszystkie animatory we FNAF-ie 4, bo jest brzydki, ma słaby jumpscare, jest cichy i generalnie nie podoba mi się to, w jaki sposób zachowuje się w grze. Generalnie nie ma tu zbyt dużej roli, bo praktycznie wcale jej nie ma, po prostu musimy go unikać. W zasadzie jego tutaj nawet nie ma, bo to po prostu halucynacja. Całe jego ciało, jak przystało na Nightmare'a, jest zniszczone, ale możemy chociaż przyznać, że w sumie ma ciekawego wąsa z takiego drutu jakby. Ja nie wierzę, że to powiedziałem. Ponadto w dodatku halloweenowym do FNAF'a 4 pojawiła się jego inna wersja, która też jest trochę bez sensu, ale przynajmniej wygląda lepiej. Mianowicie Jack O'Bonnie, który różni się głównie tym płomieniem, który prawdopodobnie znajduje się gdzieś tam w jego środku, co rozświetla całą jego postać na pomarańczowo i to by było na tyle. I bardzo zresztą dobrze. O plusztrapie nie chcę mówić, bo to bardziej pochodna do Springtrapa, więc
Przejdziemy do tego innym razem. We FNAF-ie Sister Location Bonnie także pojawił się tak jakby w postaci pacynki, mianowicie Bonbona. I był to taki ziomek mojego ulubionego Funtime Freddy'ego. Nie wiem, czy dostatecznie dobrze pokazałem to w tamtejszym filmie, ale uwielbiam Funtime Freddy'ego, no spójrzcie na niego, jaki on jest fajny. Zbyt wiele na jego temat powiedzieć tutaj nie można, poza tym, że gościu ma swoje voice line'sy, które są całkiem spoko, a w Ultimate Custom Night'cie pojawiła się jeszcze jego żeńska forma, mianowicie... Bonnet. Trochę kojarzymy się to z sytuacją Huggy Wuggy Kissy Missy, nie? Ale może zostawmy to po playtime, póki nie wyjdzie chapter 3 albo jakiś trailer, dobra? Następny w kolejce jest FFPS i Rockstar Bonnie, pochodzący właśnie z tej gry, którego osobowość podobno została oparta na niejakim Franku Sinatrze. Tutaj pełni rolę po prostu Boniego, który stoi i gra na scenie. W kwestii wyglądu zdaje się być takim miksem Toy Boniego i Boniego z pierwszej części gry i faktycznie coś w tym jest. Nawet ma jedno klapłe ucho, tak jak miał Bonnie w pierwszej części. W FFPS-ie Rockstar Bonnie nie stanowi jakiekolwiek zagrożenia, możemy go po prostu dokupić, żeby sobie grał. I propos tego, to by było na tyle. Jeszcze w najnowszym FNAF-ie, Security Breach, pojawia się kwestia Glamrock Boniego. Pojawiło się kilka teorii na temat tego, dlaczego takowa postać nie została zawarta w grze, chociaż została gdzieniegdzie wspomniana, i na temat tego, co właściwie mogło się z nim stać. Do tej pory jest to kwestia nierozwiązana, jednakże jeżeli jesteście ciekawi, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, to odsyłam do mojego materiału na temat tego, co stało się z Glamrock Boniem. Myślę, że to całkiem spoko film, więc zapraszam. No i tymczasem to by było już na tyle w kwestii Boniego na przestrzeni całej serii Five Nights at Freddy's. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się spodobał i że będziecie chcieli w przyszłości obejrzeć jeszcze kilka innych materiałów tego typu. Tymczasem ja będę się pomalutku żegnał, zostawcie koniecznie kciuka w górę pod tym film, jak materiał wam się spodobał, a także suba na kanale, jeżeli jesteście tutaj nowi. Chciałbym niezmiernie bardzo dobić 200 tysięcy widzów do Halloween, czyli do 31 października. Wpadaj również do mojego Instagramka, drugi kanał, TikToka i całą resztę, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. A tymczasem ja będę się żegnał, trzymajcie się cieplutko, miłego dziękuję wszystkim, życzę, mówił do was Mondar, cześć!